Zostało nam jeszcze kilka punktów, proszę Państwa. Przypominam może radnym na zewnątrz przebywającym, żeby powoli przybywali na salę. Pomału będziemy kończyli dzisiejszą sesję. Proszę Państwa, lokalizacja kasyna gry w lokalu położonym w Krakowie przy ulicy Karwalickiej 915, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 914, pierwsze czytanie, referuje pani Anna Brośnic. Bardzo proszę. Kasino, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie zwróciła się z wnioskiem o wydanie pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w lokalu położonym w Krakowie przy ulicy 915, dokładnie w budynkach administracyjno-hotelowych przy klubie sportowym Korona. Taka opinia jest jednym z wymaganych dokumentów, które musi spółka przedstawić Ministerstwu Ministrowi Finansów w celu uzyskania koncesji na prowadzenie kasyna. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Wydział Podatków i Opłat, Biuro Planowania Przestrzennego, a także przede wszystkim przez Radę dla Dzielnicy 13, na terenie której będzie miało miejsce znajdowało się to kasyno. Rada Dzielnicy 13 podpisze uchwałą 27 z 28 sierpnia pozytywnie zaopiniowała najem lokalu dotychczas zbudowanego przez Salon Bilet w tym obiekcie i wyraziła jakby aprobatę dla umieszczenia w tej lokalizacji kasyna prowadzonego przez firmę Kasyno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z powyższym został przygotowany pozytywny projekt uchwały w tym zakresie i przedstawiony w tej chwili. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. Proszę Państwa, w tej sprawie pozytywną opinię wydała Komisja Mienia i Przedsiębiorczości. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Czy są stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać w tym punkcie głos? Nie widzę, zatem stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie i zgodnie z paragrafem 36 ust. 4 ust. 4 miasta Krakowa określam termin złożenia poprawek na dzień 2 października, godzina 15, a ostateczny termin złożenia poprawek na dzień 4 października, również godzina 15. Kolejny